Nowy sprzęt trafił do suwalskiego szpitala. To aparat USG, który oddziałowi zakaźnemu przekazało miejscowe starostwo powiatowe. Całkowity koszt urządzenia wynosi około 70 tysięcy złotych. Zdaniem Szczepana Ołdakowskiego, starosty suwalskiego, gest ten miał pokazać, że wszystkim powinno zależeć na tym, by szpital funkcjonował należycie. Zaapelował też do innych samorządów z regionu, by w miarę swoich możliwości pomagały jednostce. Jednocześnie apeluję do innych samorządów z tego regionu, z powiatu suwalskiego, do gminy, żeby poszli naszymi śladami. Wydaje mi się, że powinno nam wszystkim razem zależeć na tym, żeby szpital stał na nogach dobrze, mocno i dobrze służył mieszkańcom, niosąc im pomoc w takich różnych trudnych sytuacjach życiowych, kiedy potrzebują tej pomocy medycznej. Na nowy sprzęt lekarze i pacjenci czekali długo. Poprzednie urządzenie do badań ultrasonograficznych miało ponad 30 lat. Teraz jakość pracy i diagnostyki jest dużo wyższa, mówi Krzysztof Nowacki, ordynator oddziału zakaźnego. Na ten sprzęt żeśmy oczekiwali dość długo. Dzięki sponsorom udało się zrealizować. W ogóle inna jakość pracy i inna jakość diagnostyki z takim sprzętem. Sprzęt jest średniej klasy, ale wystarczająco na nasze potrzeby. Urządzenie działa od 3 tygodni, a z badania skorzystało już ponad 20 pacjentów. W kolejce potrzeb suwalskiego oddziału zakaźnego czeka teraz sprzęt endoskopowy, dodaje Nowacki. Niezbędny jest nam sprzęt endoskopowy, bo typu gastroskop czy sigmoskop, dlatego że pacjenci oddziału zakaźnego w myśl ustawy o chorobach zakaźnych powinni mieć korzystać ze sprzętu wydzielonego dla swoich potrzeb.